I proszę Państwa, startuje dwóch Czechów z Liny jako jeźdźców, jedna Czeska z Republiki Czeskiej, jest z Czyni, dobrze mówię, i dwóch z Ukrainy, no i to mamy chyba, no i Pandel z Poręby Dzielżnej. I teraz co o koniach, to jak one polecą, spróbuję. No i... Bo Litwa otwarcia sezonu, to znaczy się w średnim sezonie, zakręt, to przygotowali wyśmienicie. Troszeczkę mało popadało i proszę patrzeć, kto prowadzi. Idą łagun. To jest stajnia baterowa. Kajman, za nim was trzech, Ukraina na tyle. I patrzmy zakręt. Wszystkie konie niesamowicie mocne, nie wiadomo, który będzie pierwszy. Wychodzi młody Czech z Liny, ale to taktyczna zagrywka Poręby Dzierżnej. I rozciągnęła się stopka. Tam jest łagodny zakręt. Proszę wybaczyć, ale takie były wertepy, że wszyscy oczy zamykali. Jurgielowi przez satelitę powiedzieli, chłopie, nie przyjeżdżę, bo tu będzie katastrofa. A to taki kapitalny tor. A myślę, że gonitwa otwarcia toru powinien wygrać wasz przedstawiciel z Liny. Jedyna stajnia, którą ma... A dyrektor Bieniek gdzieś tam zaspał, żwawi dyrektorze Bieniek! I proszę, z wewnętrznej, to jest Wyszyk, to jest Pardubice, proszę, zwycięża, 1, 4, 1, 6, 3, 2, mistrzostwo świata. Pierwsze miejsce numer 5, no i jakże mi, no przykro czy nie przykro, a cieszę się jak cholera, wygrał Grek, stajnia Jeżówka, właściciel Lucyna i Jacek Soska, jechał Bogdan Krawiec, Ukraina, Kowała, 7-letni. Drugie miejsce, Everest, numer 4, ale zajął drugie miejsce, stajnia Panteroza, właścicielka Kamila Gałwa. I teraz mam, nie wiem już, który z Czechów tam jechał. Jechał Kamil Czech z Liny, jako jockey. I trzecie miejsce, tym razem, a też mi pasuje, stajnia Horpens, Braun, Ogier z waszej gminy i jeździec Sebastian Czech, dobrze mówię, właściciel Marek Czech. Muszę zomlecieć, gwiazdo szybciej, jeździć na Olimpii. Kamila Kalwa, stajnia Horpens, Jeżówka. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pobiliś, no, Czechów żeś to nie pobili. Pierwsza gonitwa się odbyła, ministra Jurgiela. Myślę, że pasjonująca walka, 2000 metrów.